Dzień dobry kochane, dziś przychodzę do Was z nową marką koreańską, Mary May, która w dużej mierze opiera swoje działania na nawilżaniu, rozświetlaniu, antyoksydacji i działaniu przeciwzmarszczkowym. Te kosmetyki są lekkie, zwiewne, doskonale wchłaniające się, więc idealne na lato i jestem przekonana, że każda z Was znajdzie coś dla siebie, albo jako zbudowanie kompletnej pielęgnacji, albo jako jej uzupełnienie. Jak zawsze zaczynamy od kosmetyków oczyszczających. Na pierwszy rzut biorę dla Was balsam oczyszczający, który już ukazał się w moim wakacyjnym niezbędniku, a wybrałam taką konsystencję, bo jest ona bardzo wygodna na wszelkie wyjazdy. Jako, że macie pewność, że nic Wam się nie wyleje, nie będziecie miał zabrudzonych ubrań, czy w ogóle po prostu całej torby podróżnej. Bardzo lubię balsamy ze względu właśnie na ich ciekawą konsystencję, że one szybciutko się zamieniają w olejek i naprawdę są bardzo wygodne w użytkowaniu. Tak również jest z tym balsamem. On jest zapakowany charakterystycznie jak większość balsamów po prostu w pudełko plastikowe, w którym znajdujemy masełko, powiedziałabym. Jest to taka charakterystyczna dla tego rodzaju właśnie preparatów, bardzo gęsta konsystencja. Taka ilość mniej więcej, czyli to jest ilość powiedziałabym orzecha laskowego, wystarczy na oczyszczenie Wam całej twarzy. Śmiało z pełną tutaj premedytacją zaznaczam, że ten balsam nie szczypie w oczy i celowo go nawet... Używałam na otwartych oczach, żeby sprawdzić, jak się zachowuje. Nie tworzy też mgły na oku i to jest ważne. W momencie kontaktu ze skórą, z naszymi palcami, czyli nakładamy sobie taki balsam na opuszki palców, możemy sobie delikatnie pomasować. Momentalnie ten balsam zamienia się w olejek. Co też możecie tutaj zobaczyć na mojej dłoni. Zobaczcie, to była chwila, moment i już mamy momentalnie olejek. Masujemy, tak jak. Czy byłby to olejek, czy byłoby to mleczko, masujemy przez 30 sekund, emulgujemy sobie wszelkie zanieczyszczenia i oczywiście dokładamy wody. Przepięknie, momentalnie zamienia się w emulsję. Tutaj, jeżeli chodzi o emulgację, nie ma najmniejszego problemu, nie pozostawia naprawdę w ogóle. Takiej nieprzyjemnej, tłustej warstewki. Cudownie się mulguje, domywa, tuż wodoodporny, który często też wiem, że stosujecie podczas wyjazdów, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Ma bardzo przyjemny, powiedziałabym, taki lekki, świeży zapach. Ciężko mi do czegokolwiek tutaj nawiązać, ale jeszcze ważna sprawa, co tutaj znajdujemy. Mamy tutaj trójglicerydy. Masło Shea, witaminę C, kwas w postaci kwasu skorbinowego, witaminę E i A, oliwę z oliwek, glicerynę, ekstrakt z grejpfruta, aceroli i granata, cytryny, winogron, ekstrakt z owoców liści pomarańczy, oraz keton malinowy, który jest taką substancją o działaniu rozjaśniającym. I który też będzie już hamował proces melanogenezy. Co prawda, ten preparat oczywiście jest spukiwany ze skóry, ale już na tym etapie delikatnie będziemy działały właśnie rozjaśniająco. Także gorąco Wam polecam ten balsam, bo naprawdę przepięknie radzi sobie ze wszelkimi zanieczyszczeniami. Zero podrażnień, śmiało polecę do każdego rodzaju skóry bez różnicy. Jeszcze chwilka, bo tutaj zostawiłam sobie tą pacynkę. Także słuchajcie, tutaj bez najmniejszego problemu możemy sobie zastosować do każdego rodzaju skóry. Ten balsam bez wyjątku się sprawdzi dla cer suchych, dla cer bardzo tłustych, dla cer wrażliwych, nawet dotkniętych wszelkimi problemami. Łojotokowym zapaleniem skóry trądzikiem, atopowym zapaleniem skóry czy trądzikiem różowatym. Tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. Dodatkowo ilość tych antyoksydantów też sprawia, że nawet już podczas takiego masażu troszeczkę tę skórę właśnie stymulujemy przeciw wolnym rodnikom, co też ważne. Jeżeli chodzi o preparat kolejny myjący, będzie to pianka. I tutaj jest to pianka, która nazywa się White Collagen Cleansing Foam. Coś mi się wydaje, kochane, chwila, moment, bo ja nie powiedziałam, oczywiście tu będziecie miały nazwę napisaną, ale dokładnie jak się nazywa ten balsam. Witamin B, C and E Cleansing Balm, to przepraszam moje niedopatrzenie, to jest pełna nazwa tego preparatu. Przechodząc z powrotem do pianki, to tak jak wspomniałam jest to White Collagen Cleansing Foam, czyli pianka z kolagenem. Cóż tutaj w niej znajdujemy? 46,6% kolagenu i 1% niacinamidu oraz glicerynę i wosk pszczeli. Jak to bywa z piankami koreańskimi, są one dość charakterystyczne w swojej postaci i tak jest również w przypadku tej pianki. Wydobywamy coś w rodzaju powiedziałabym takiego kremu, który w ogóle tej pianki jeszcze nie przypomina, i dopiero w kontakcie z wodą rzeczywiście sprawiamy, że ten preparat pieni się dość obficie. Co prawda, jeżeli e, zmywamy, buzię bezpośrednio, tu mam jeszcze troszeczkę tego olejku, e, bezpośrednio opo, nie, olejku czyli balsamu, to w tym momencie to pienienie jest troszeczkę takie mniejsze, ale jak wy spłuczecie, spłuczecie sobie e, skórę twarzy, to zobaczycie, że ta pianka naprawdę pieni się bez najmniejszego problemu. Ta pianka, powiedziałabym, ma też taki świeży, lekki, w moim mniemaniu troszeczkę taki mydlany jakby zapach. Natomiast tutaj moja uwaga, jeżeli chodzi o oczy, to nie róbcie absolutnie doświadczeń na otwartym oku, bo ta pianka troszeczkę oczy potrafi podszczypać, więc tak jak balsam jest bardzo, bardzo delikatny, tak w przypadku pianki, tutaj nie bawcie się w otwarte oczy, ona bardzo ładnie zmywa oczy i rzeczywiście ich nie podrażnia, ale mimo wszystko takie delikatne szczypanie przy linii rzęs czuję przy zmywaniu twarzy, więc tutaj moja uwaga jest taka... Żeby bardzo dokładnie e, tę piankę po prostu zmyć, żeby ona gdzieś tam nie zalegała. Bardzo ważna rzecz. Nie mamy w ogóle uczucia ściągnięcia. Ta skóra jest rzeczywiście przyjemnie taka nawilżona, rozświetlona po myciu. E, nie ma takiego, wiecie, takiego charakterystycznego jak po agresywnych kosmetykach szczypania. Ale... Bardzo ważna moja uwaga, to jest pianka, która generalnie sprawdzi się przy większości rodzajów skór, ale mówię większości tutaj z pełną świadomością, dlatego, że mamy tutaj emulgator, który, przepraszam, emolient, który jest takim emolientem tłustym dość. I teraz, jeżeli masz skłonność do pojawiania się zaskórników, krostek, grudek, to tutaj taka mała uwaga, nie do końca ta pianka może Ci się sprawdzić. To warto by było wtedy spróbować po prostu, czy zwyczajnie w świecie, po stosowaniu jej po kilku dniach, coś się na tej skórze nie pojawi, dlatego że rzeczywiście przy skórach bardziej problematycznych mógłby być z tym problem. Powiem szczerze, tak, nie zanotowałam takiego problemu u siebie, bo tę piankę sprawdzałam na swojej skórze i moja skóra jest naprawdę, słuchajcie, dość kapryśna ostatnio, ale. Tak jak mówię, tutaj z dużą ostrożnością. Ja nie mam skóry mocno przetłuszczającej się. Moja skóra jest mieszana, nawet ostatnio bardziej w stronę powiedziałabym suchą, ale ma dużą skłonność do nawet nie komedogenności, tylko aknegenności, czyli do pojawiania się szybko krosteczek. Nie zauważyłam tego po tej piance, ale taka moja uwaga dla waszego bezpieczeństwa, że jeżeli macie skórę wybitnie tłuste to wtedy raczej tutaj tę piankę polecę tym skórom bardziej skłonnym do przysuszeń, wrażliwym, mieszanym, mieszanym w stronę suchą, bądź z niewielką ilością przetłuszczania się, ale nie dla wybitnie łojotokowych czy trądzikowych. Chyba, że tak jak mówię, tutaj rzeczywiście będzie ładna tolerancja tego kosmetyku. Ok, idziemy dalej, jeżeli chodzi o kosmetyki myjące i tutaj będziemy miały moje kochane tonik. Tonik w bardzo przyjemnej konsystencji. Ja nawet ostatnio wolę toniki takie nie w mgiełkach, tylko toniki w żelu, i tak jest również w przypadku tego toniku. On się nazywa Vitamin B and Bifida Toner. I to jest tonik, który jest w konsystencji lekkiego żelu. Z reguły przyzwyczajone jesteśmy do tych takich żeli, powiedziałabym, dosyć gęstych, a ten preparat jest taki półżelowy, półpłynny. I znowu mamy tu charakterystyczny zapach, taki lekko mydlany. Cóż znajdujemy w tym preparacie? Mamy przede wszystkim tak, yy, niacynamid, probiotyk z kwasu mlekowego i to jest rewelacja, pantenol oraz adenozynę i betainę. Czyli dużo substancji takich naprawczych, przywracających mikrobiom prawidłowy naszej skóry, gojących, bo adenozyna i betaina będą pięknie przywracały właśnie gojenie tej skóry, Niacynamid będzie działał rozjaśniająco, na probiotyk z kwasu mlekowego to właśnie będzie wspomagał tę naszą mikroflorę, czyli ten mikrobiom, ale przy okazji mamy tutaj jeszcze rozjaśnianie, więc to jest fantastyczna rzecz. Oczywiście jak każdy tonik, jak to u mnie bywa, jak to Wam tłumaczę, zawsze też należy osuszyć. Możemy ten tonik ewentualnie, jeżeli komuś tak bardzo jest szkoda, możemy go wmasować, ale tak czy siak to potrwa dosyć długo i y, proponuję tutaj mimo wszystko delikatnie ewentualnie go wmasować i osuszyć. Jak go stosować? Dokładnie tak z tą pompką. Ona idealnie dozuje, słuchajcie, się gdzieś tam nie rozchlapuje, brzydko mówiąc, y, po, y, po twarzy, ja go nakładam po prostu. Na dłoni, na opuszki palców i przenoszę na twarz, i bardzo wygodnie mi się w ten sposób go dozuje. Także tutaj jedno, co zauważyłam po tym toniku: bardzo przyjemne łagodzenie. Na pewno będzie to dobre wyjście w sytuacji dla osób, które odbudowują swoją barierę hydrolipidową ze względu na swój skład, na bogactwo tych składników właśnie przywracających barierę hydrolipidową. Słuchajcie, tu bez wyjątku akurat. Polecę każdemu rodzajowi skóry. Jak najbardziej powiedziałabym, że jest to taki tonik ogólny, bo jednocześnie ze względu właśnie na probiotyk i na aminokwasy jak adenozyna czy betaina będziemy miały działanie przeciwzapalne, gojące właśnie równoważące, w związku z tym tu możemy iść od cery suchej do cery najbardziej tłustej, wybitni łojotokowej, nawet z łojotokowym zapaleniem skóry, bo dzięki obecności tego probiotyku tutaj będziemy miały też wspomaganie właśnie tych problematycznych cer. Przy łojotokowym zapaleniu skóry jak najbardziej probiotyki są bardzo istotne, żeby właśnie dzięki przywróceniu równowagi działać przeciwgrzybiczo, przeciwświądowo i tu też będziecie miały to działanie. To kojenie naprawdę jest bardzo odczuwalne, jest przyjemne uczucie nawilżenia, ale bez takiego efektu obciążenia skóry. Więc tak wyglądają kosmetyki oczyszczające i tak jak mówię, tutaj tylko z lekkim podziałem, jeżeli chodzi o tę piankę właśnie z White Collagen, bo bardziej bym poszła tutaj w te cery troszeczkę mniej przetłuszczające się. Skoro już wiemy jak wygląda oczyszczanie, to przechodzimy do kosmetyków pielęgnacyjnych, które pozostają na naszej skórze. I tutaj mam dla Was do przedstawienia dwa sera. Zacznę od tego, które mnie zachwyciło w ogóle składem, to jest rzadkość, żeby tyle rodzajów peptydów się znajdowało. I słuchajcie, to jest Six Peptid Complex Serum, czyli już w samej nazwie wiemy, że mamy sześć rodzajów peptydów, ale co jest cudowne? Słuchajcie, to jest sześć rodzajów peptydów z każdego rodzaju peptydów. Czyli to jest o tyle wspaniałe, że jednocześnie słuchajcie, mamy tutaj tak rozkurczającą agrielinę, którą bardzo lubimy, peptydy sygnałowe i peptyd miedziowy. Czyli mamy tak: działanie właśnie to rozkurczowe, wygładzające, działanie gojące i działanie regenerujące i przyspieszające syntezę włókien kolagenu i elastyny i tworzenie się właśnie tych nowych włókien kolagenu. To jest serum które naprawdę pięknie napina skórę i jest fantastycznie skomponowane muszę powiedzieć. Jest gęste, żelowe, zapachowe, bezbarwne, już Wam je pokazuję. Czasami przyznam, tu jest troszeczkę czasem ze względu na konsystencję akurat teraz udało mi się nabrać, czasami jest problem z nabraniem przez pipetę, bo nie zawsze wydobędzie to gęste serum. Ale zobaczcie, ono jest takie wybitnie gęste, ta kropla rzeczywiście nawet w ogóle tak nie opada. Taka ilość, to jest ilość mniej więcej groszku, wystarczy Wam śmiało na okolicy całej twarzy, nawet na szyję, więc odrobinka więcej wystarczy na dekolt. To serum możecie śmiało, bez najmniejszej wątpliwości nawet nałożyć delikatnie na górną powiekę i pod oko, co wam wspomoże jeszcze tę pielęgnację przeciwstarzeniową pod oczami. Uwielbiam takie zestawienie składników aktywnych, bo naprawdę, no tutaj słuchajcie, nie ma się do czego przyczepić. To serum oprócz tego, że jak już wiecie o właściwościach peptydów, ma silne działanie właśnie przeciwzmarszkowe, gojące, rozjaśniające, to jeszcze dodatkowo będzie odbudowywało barierę hydrolipidową. Naprawdę pięknie nawilża tę skórę, zupełnie z pozostawieniem powiedziałabym takiego matu. To nie jest jakaś warstewka ani nawilżająca, ani odżywcza. To jest powiedziałabym klasyczny żel, ale faktycznie daje ten efekt nawilżenia. I tu znowu, bez wyjątku dla każdego rodzaju skóry. Czyli dla tych skór bardzo, bardzo wrażliwych, po te cery mocno przytłuszczające się. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które walczą z trądzikiem, chcą wpleść coś dodatkowo jeszcze w swoją pielęgnację, więc peptydy, słuchajcie, są bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nie macie obciążenia łojowych, a jednocześnie przyspieszanie gojenia. I to właśnie za to kocham peptydy, bo możemy je wpleść, słuchajcie, w każdy rodzaj pielęgnacji. Tutaj, jakby po prostu. Nie ma kłócenia się z innymi substancjami aktywnymi. Czy będzie to niacynamid, czy będzie to witamina C, czy będzie to wąkrota azjatycka. Nie ma najmniejszego problemu. Peptydy działają właśnie przede wszystkim okalająco, nawilżająco, wzmacniają barierę hydrolipidową, łagodzą. Więc tutaj jakby jak się pytacie jak stosować peptydy, one się wpasują w zasadzie wszędzie. I to jest fantastyczne, nowoczesne rozwiązanie. Więc tak na dobrą sprawę to tak jak mówię to jest serum jednocześnie i pod oczy i na twarz. Nawet co ciekawe, możecie sobie nakładać na okolice ust, a nawet i na czerwień wargową, nic Wam się nie stanie. A też przy okazji będziecie miały działanie antystarzeniowe. Więc to serum naprawdę mnie bardzo zachwyca. Drugie serum, które będzie, powiedziałabym, tak naprawdę też dla każdego rodzaju skóry, ale też sprawdzi się przy skórach nawet tych młodszych. To jest serum z kolagenem i nazywa się dokładnie Marine Collagen Serum, w tym serum przede wszystkim znajdujemy 95% hydrolizowanego niskocząsteczkowego kolagenu, argininę i adenozynę. Adenozyna jest nośnikiem energii w naszych komórkach, więc tutaj będziemy miały takie dotlenienie tej skóry. To jest serum które będzie dobrym rozwiązaniem dla skór takich poszarzałych, dla skór palacza, tam gdzie mamy małe właśnie dotlenienie, gdzie jest takie niskie krążenie, bym powiedziała, takie słabe krążenie w tej skórze, dla cer tłustych. Ale teraz uwaga, bo wszystko zależy też jeżeli chodzi o tolerancję kolagenu. Tu to co prawda jest on właśnie taki niskoczęsteczkowy. Miałam kiedyś przygodę po kolagenie, że mnie wysypało i się mocno zniechęciłam. Po tym preparacie nic mi się nie stało naprawdę bardzo ładnie moja skóra tolerowała, a pragnę Wam zaznaczyć, bo to już wspominałam Wam w którymś z filmów, ostatnio moja skóra cierpiała z powodu nietolerancji pokarmowych i naprawdę słuchajcie, jak coś na przykład zjadło mnie odpowiedniego, później jeszcze nakładałam kosmetyki, to drobne krostki mi się pojawiały. Przy Mary i przy stosowaniu tych preparatów, serio nie zaliczyłam przy żadnym kosmetyku czegoś takiego. Więc mogę w pełni powiedzieć, że one pięknie mi łagodziły skórę i naprawdę wyprowadzały na prosto. Odnośnie tego właśnie serum, to tak jak, tak jak mówię, tu przede wszystkim będzie taka stymulacja. Oczywiście kolagenu i elastyny, ale pragnę zaznaczyć, żebyście nie myślały, bo często mówi się tak: jak stosuję kolagen, to on mi wspomoże z kolagen, tak? czyli jakby. Stosując kolagen sprawiamy, że tego kolagenu będzie więcej w skórze. Nie, słuchajcie. Kolagen mimo wszystko, że on tu jest niskocząsteczkowy, on nie ma takich zdolności przenikania do głębokich warstw naskórka. Więc przede wszystkim będziemy tu działały na y, zasadzie odbudowy bariery hydrolipidowej i będziemy nawilżały warstwę rogową. Y, działaniem kolagenu jest przede wszystkim nawilżenie, rozświetlenie skóry i wygładzenie jej struktury, ale nie dopowiadajcie jakby dalszych kwestii kolagenowi, że y, będzie on pięknie wygładzał zmarszczki. Owszem, on wygładzi strukturę skóry i wygładzi zmarszczki w kwestiach wizualnych, ale to nie jest takie działanie jak w przypadku chociażby peptydów, czy w przypadku retinolu, czy innych kwasów. Jego działanie jest delikatne, bardziej na powierzchni skóry, tak? Ale cząstka jest na tyle duża, że raczej kolagen, jeżeli ma się dostać do skóry, to on się dostanie, ale za pomocą iniekcji, czyli musimy go podać igłą. Jeżeli chodzi o to serum, to tak jak mówię, będzie to serum doskonale wzmacniające barierę hydrolipidową, jak najbardziej dla wszystkich cer, które w ogóle źle reagują na różnego rodzaju kosmetyki. To jest też dobre rozwiązanie dla atopowego zapalenia skóry, bo będziemy tutaj właśnie silnie nawilżały, okalały tę skórę. To serum ma bardzo zbliżoną konsystencję, powiedziałabym, no może jest ciuteczkę gęstsze do tego poprzedniego. Yy ale tak jak mówię, one są mocno zbliżone. Jest też przezroczyste, zupełnie jest takie bardziej wodniste w konsystencji. Szybciusieńko wnika w tę skórę, więc ono tak nie zalega, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o to atopowe zapalenie skóry, to wszelkie podrażnienia, jeżeli macie skórę w ogóle takie Źle reagujący na różnego rodzaju kosmetyki, to to serum bardzo ładnie Wam się sprawdzi, bo ono będzie pięknie właśnie łagodziło tę skórę, ale co pragnę zaznaczyć: z racji tego, że kolagen ma te swoje właściwości takie okalające, tworzy troszeczkę okluzję na skórze, więc to jest właśnie super rozwiązanie, jak odbudowujecie warstwę hydrolipidową, ale właśnie jeżeli mamy dużą skłonność do podrażnień, a chcemy coś takiego bardziej neutralnego. Więc tu mamy nawilżanie, rozświetlanie, no i stymulację też właśnie tego dotlenienia skóry. Ze względu na adenozynę, która wcale aż tak często nie występuje w kosmetykach, a szkoda, bo adenozyna, tak jak mówię, ona będzie wspomagała te procesy energii komórkowej. To tak ciężko czasem zrozumieć, ale chodzi generalnie właśnie o takie dotlenienie skóry, więc poprawę kolorytu. Jak najbardziej, słuchajcie, to serum również śmiało możecie stosować na okolice wokół oczu. Również na górną powiekę pamiętajcie tylko jak zawsze y, mówimy sobie o pielęgnacji skóry wokół oczu, żeby nie nakładać na ruchomą część powieki, a tylko pod łukiem brwiowym. Więc tak wygląda y, sytuacja jeżeli chodzi o te y, sera pielęgnacyjne, które będą doskonałym wstępem do dalszej pielęgnacji. Po serach czas oczywiście na kremy, ale zacznę od dość nietypowego preparatu, a mianowicie od lotionu. Nazywa się dokładnie Collagen Booster Lotion. Czyli jednocześnie mamy booster, który będzie intensyfikował działanie innych kosmetyków, ale jednocześnie jest balsamem, który może być zupełnie kosmetykiem wykańczającym. Już zaraz tłumaczę dla kogo. Najpierw pokażę wam konsystencję. Konsystencja jest mleczna, gęsta. Natomiast po kontakcie z naszą skórą totalnie zamienia się w taki żel wodę. Nie czuć, no zupełnie. Żadnego takiego natłuszczenia. To jest absolutnie kosmetyk stricte nawilżający, aczkolwiek będziecie zaraz zaskoczone, bo jak Wam przeczytam, co mamy w składzie, to się zdziwicie, że nie mamy tego natłuszczenia na powierzchni skóry. A co mamy? To już mówię. Przede wszystkim gliceryna, trójglicerydy, niacynamid, adenozynę i argirelinę, czyli tak, mamy silne właściwości nawilżające, gliceryna nam będzie zatrzymywała wodę w naskórku, trójglicerydy mają za zadanie natłuszczenie skóry, niacynamid już doskonale znacie, regulacja pracy gruczołów łojowych, nawilżanie, rozświetlanie skóry, działanie przeciwzaskórnikowe. Adenozyna będzie przyspieszała procesy gojenia, podobnie jak argirelina, przepraszam, argirelina będzie działała tutaj napinająco, ale też jak najbardziej troszeczkę gojąco, tak jak to w przypadku peptydów. Mamy tutaj również 1,3% kolagenu w trzech rodzajach oraz argininę, czyli kolejny aminokwas o działaniu takim właśnie przyspieszającym gojenie, łagodzenie skóry. Łagodząca alantoina i substancje natłuszczające w postaci oleju żożoba, oleju maka, damia i uwaga, skwalanu, ale naprawdę w niewielkiej ilości. Ten skwalan w tym preparacie znajduje się w zasadzie tuż przy końcu składu. Więc od razu słuchajcie, pragnę wyjaśnić, że dla osób, które już się boją, jak tylko słyszą słowo skwalan, to je uspokajam, bo tego skwalanu jest tak niewielka ilość, że byłabym naprawdę zaskoczona, gdyby coś Wam tutaj się pojawiło. Ten preparat używa też jedna z pań, która ma wybitnie tłustą skórę i naprawdę pięknie go toleruje. I teraz właśnie dochodzimy do tego, dla kogo ten preparat. Słuchajcie, dla osób, które mają skórę skłonną do przetuszczania się, łojotokomą, wybitnie tłustą, skłonną do takiego błyszczenia, to jest to kosmetyk, który sprawdzi się jako preparat zupełnie samodzielny, czyli jako wykończenie pielęgnacji. Nakładacie któreś z serów i następnie ten balsam, i macie sprawę załatwioną. Natomiast przy mojej skórze, która jest skórą już skłonną bardziej do przesuszania się, jest skórą dojrzałą, która wymaga zdecydowanie takiej okluzji, powiedziałabym, to nie jest to kosmetyk wystarczający. Ja go stosuję jako właśnie dodatkowy booster. Czyli tak naprawdę po jego nałożeniu nie mam takiego, wiecie, uczucia komfortu, że ta skóra jest już taka nawilżona i odżywiona. Onst też rzeczywiście będzie nawilżał, ale wchłania się do totalnego matu. Więc idealne rozwiązanie dla skór skłonnych właśnie do przetłuszczania się, ale dla tych skór w drugą stronę jako kosmetyk pośredni. Natomiast będziemy miało to wspomaganie napinania, odbudowy bariery hydrolipidowej, tak? Czyli tutaj mamy jako kolejny etap w takiej kilkustopniowej pielęgnacji, czyli nakładamy wtedy ten booster i jako wykończenie pielęgnacji. Mamy kolejny kosmetyk, a mianowicie krem-żel z pstrolistką sercowatą. Dość charakterystyczny kosmetyk powiedziałabym dla produktów koreańskich. Ja uwielbiam tę konsystencję. One nie są ani kremowe, ani żelowe. To jest zawsze coś pomiędzy. Ten preparat ma bardzo taki lekki, powiedziałabym zielony zapach. Zanim pokażę Wam konsystencję, to już mówię, co w nim znajdujemy. 71,8 ekstraktu yy, procenta ekstraktu z strolistki sercowatej, która ma działanie oczyszczające, przeciwzapalne, przeciwzaskórnikowe, przeciwłojotokowe, yy, przyspieszające gojenie skóry, więc jest to doskonałe rozwiązanie dla cer problematycznych. Dodatkowo yy, ona będzie też działała lekko rozjaśniająco, więc jak najbardziej wspomaganie terapii przeciw przebarwieniom. Mamy tutaj również 9,7% ekstraktu z drzewa herbacianego Czyli znowu to wspomaganie takie gojenia, przyspieszające gojenie właśnie też przede wszystkim stanów zapalnych skóry. Mamy tu również glicerynę, trójglicerydy, łagodzący pantenol i argininę, ekstrakt z lukrecji gładkiej, którą bardzo cenię za właściwości łagodzące, wygładzające strukturę skóry i y, też taką, takie właściwości okalające powiedziałabym, bo lukrecja świetnie się sprawdza przy tych celach ekstremalnie skłonnych do podrażnień. Dodatkowo kwas hialuronowy w pięciu postaciach. No i konsystencja, słuchajcie, jest taka żelowo-kremowa. To jest mleczna yy, substancja powiedziałabym. Mleczny taki produkt. Kolor mamy mleczny. I znowu się wydaje bardzo lekkie. Ale w połączeniu yy, zarówno z boosterem, jak i z serum, jak najbardziej pięknie mamy pomknioną pielęgnację, no i właśnie ten taki świeży, zielony zapach. Ale od razu powiem tak. Dla kogo polecę ten preparat? To nie jest preparat tłusty, to nie jest preparat olejowy. To jest kosmetyk, który jeżeli mamy skłonność do przesuszania się, to rzeczywiście będzie kosmetykiem uzupełniającym, domykającym pielęgnację, ale wtedy zaznaczam, potrzebujemy sobie zbudować yy, pielęgnację w kilku krokach. Czyli tak jak w przypadku mojej cery. Która jest skłonna do przesuszania się, potrzebuje serum, potrzebuje booster i dopiero ten krem. Jeżeli chcecie ten krem wykorzystać jako kosmetyk samodzielny, czyli po toniku nałożyć sam krem, w przypadku cer skłonnych do przesuszania się nie będzie to wystarczające. To jest taki charakterystyczny kosmetyk koreański, więc tutaj nie mamy takiego, wiecie, ciężkiego, Natłuszczenia, że nałożymy i to jest coś w rodzaju takiego bardzo odżywczego kremu, maści. Niektóre cery to potrzebują, więc od razu mówię, to jest kosmetyk pomiędzy, tak? Jeżeli ta skóra jest rzeczywiście skłonna do przesuszeń, może nie być dla Was wystarczający i tak jak mówię, wtedy potrzebne są te wszystkie kroki w pielęgnacji. Jest to kosmetyk bardzo lekki, jeżeli go chcemy używać samodzielnie, to będzie zdecydowanie lepszy dla tych skór skłonnych do przetłuszczania się dla cer z łojotokowym zapaleniem skóry. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo mamy tutaj to 9,7% ekstraktu z drzewa herbacianego, nie olejku, to też pragnę zaznaczyć. Olejek eteryczny z drzewa herbacianego działa znacznie intensywniej, bardziej wysuszająco. Ekstrakt z drzewa herbacianego ma te właściwości, że on będzie działał bardziej łagodząco, przyspieszał gojenie skóry, działał rozjaśniająco i przeciwgrzybiczo i to jest bardzo ważne, ale bez efektu przesuszenia jak w przypadku olejku. To jest preparat, który bardzo dobrze zachowa się przy trądziku. Przy trądziku różowatym. Ale jeżeli chcemy zastosować jako samodzielny kosmetyk przy atopowym zapaleniu skóry, nie, to nie będzie wystarczający. Czyli powtórzę, jeżeli mamy znowu naruszoną barierę hydrolipidową, tak, czyli ta duża skłonność do przesuszeń i potrzebujemy czegoś bardziej okluzyjnego, to wtedy musimy zbudować tą pielęgnację w kilku krokach. Czyli mamy. Najbardziej wtedy polecę wam Serum peptydowe, później booster i dopiero ten krem. I wtedy mamy właśnie to uczucie e, takiego komfortu. Ale tak jak mówię, jeżeli chcemy mieć skromniejszą pielęgnację, to nie. To jest kosmetyk naprawdę lekki. Ale doskonale będzie przyspieszał właśnie może przyspieszał go je, nie jak już się powtarzam, ale będzie przepięknie wspomagał te terapie właśnie cer problematycznych. Jestem przekonana, że na pewno gdzieś go ujmę właśnie w moich, w moich właśnie schematach pielęgnacyjnych. I Jak pytacie mnie nieraz o zastępstwo dla emulsji Sika VT Cosmetics, to jest to. To jest właśnie to, to jest ten preparat, więc tutaj y, od razu zaznaczam będzie doskonałym zamiennikiem, tak, czyli dla tych cer wszystkich właśnie przetłuszczających, problematycznych, to będzie bardzo, dobre, y, bardzo dobry następca, tak bym powiedziała. Y, I teraz kochane moje, tak wygląda taka zbudowana, kompletna pielęgnacja w kilku krokach i przechodzimy sobie do pielęgnacji uzupełniającej, choć może... Właściwie uzupełniająca, to bym tak nie powiedziała, bo właściwie niektóre z was uważają, że nie do końca trzeba stosować kosmetyki pielęgnacyjne pod oczy, a ja uważam, że to jest niezbędnik. I teraz uwaga, to jest kosmetyk. Powiedziałabym, no wyjątkowy, bo z takim preparatem pod oczy to się jeszcze nie spotkałam, a już mówię, co jest w nim wyjątkowego. To będzie preparat, który możecie jednocześnie sobie stosować pod oczy, ale też na całą twarz. Jak to możliwe, już tłumaczę, co chodzi. To jest kosmetyk pod oczy, który zawiera, na razie spotkałam się jako z jednym kosmetykiem takim, który zawiera kwas samowy, rzadko kiedy można spotkać. Jeżeli spotkałyście jakiś taki kosmetyk, proszę podeślijcie mi, a ja go bardzo chętnie przetestuję. Czemu zachwyca mi skład, to już mówię, no właśnie. Mamy tak, kwas samowy, glutation, który będzie działał silnie nawilżająco, odbudowująco na barierę hydrolipidową, ale, ale... Glutation jest preparatem, który działa też silnie rozjaśniająco na przebarwienia. I właśnie, idąc dalej tym tropem, mamy tutaj niacynamid, wosk pszczeli i trójglicerydy, czyli z kolei substancje bardziej takie natłuszczające, okalające, łagodzącą betainę. Ja może jeszcze troszeczkę tylko powiem o tym glutationie, bo glutation jest składową trzech peptydów, czyli to jest tak zwany tripeptyd, który działa naprawczo, który właśnie będzie rozjaśniał przebarwienia, który będzie antyoksydantem i regenerował skórę. Dodatkowo mamy jeszcze kolejne tutaj preparaty w postaci pantenolu, oleju rokitnikowego, czyli działanie odżywcze, łagodzące, adenozyny, czyli to dotlenianie komórkowe, usprawniające krążenie i kwas hialuronowy oraz witaminę C. Jeszcze tylko pragnę też wspomnieć, że glutation, znowu tak trochę przeskakuje, jeszcze za mało Wam powiedziałam, bo to jest o tyle ciekawa substancja, a mało jeszcze znajdująca się w kosmetykach, jest yy, składnikiem, który będzie przeciwdziałał utlenianiu się witaminy C i witaminy E. I to jest właśnie taki silny antyoksydant. Dlaczego jest tak ciekawy preparat i dlaczego tyle o nim mówię? Pierwsza rzecz. Jest dość gęsty. Nawet bym powiedziała, przypomina lekko taką maść, bardzo gęsty krem maść, ale ładnie się wchłania z pozostawieniem wyraźnego nawilżenia i natuszczenia. Skąd ta wyjątkowość preparatów? No, okej, okay, wymieniłam yy, składniki aktywne. No, właśnie kwastranek samowy i glutation, w tym duecie, słuchajcie, sprawiają, że to jest świetne rozwiązanie na przebarwienia. I zobaczcie, wiele z Was ubolewa. Yy, z powodu. Zasinień, czyli właśnie taki właśnie zasinień widocznych pajączków, czyli widocznych tych naczyń krwionośnych. to jest właśnie preparat, który będzie pomagał wam rozwiązać ten problem, bo ten preparat naprawdę będzie pomagał rozjaśniać okolice pod oczami. Ja nie mówię, że to będzie tak spektakularne rozjaśnienie skóry wokół oczu, że spadną wam kolokwialnie mówiąc kapcie ale naprawdę będzie pięknie tutaj wspomagał tą całą gospodarkę, bym powiedziała. Skórną, jeżeli chodzi właśnie o te zasinienia, takie zmęczone oczy. Dodatkowo, tak jak już wspomniałam, jest to preparat, którym możecie sobie uwaga stosować na całą twarz, szczególnie w miejscach przebarwień pozapalnych. Czyli co? Możecie sobie nakładać punktowo, jak już widzicie, że schodzi Wam właśnie stan zapalny. Co więcej, nawet jeżeli macie te stany zapalne, możecie sobie punktowo nakładać jako właśnie takie rozwiązanie przyspieszające gojenie, bo kwastranek samowy, jak już niejednokrotnie Wam wspominałam, ma cudowne właściwości rozjaśniające przebarwienia na tle naczyniowym, ale przyspiesza w ogóle gojenie tkanek. Więc tutaj właśnie będziemy miały takie działanie. Czyli jako kosmetyk. Pod oko, na okolicy tak naprawdę, na dobrą sprawę, wokół całego oka, bo jeżeli słuchajcie, macie też taką rzadko bo rzadko, ale zdarza mi się spotkać osoby, które mają takie charakterystyczne brązowe powieki, to też to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Tylko uwaga, nie nakładajcie na tę ruchomą część powieki, tylko w niewielkiej ilości nałóg brwiawy, i wtedy ten kosmetyk też w tej niewielkiej ilości właśnie przedostanie się Wam na ruchomą powiekę. Także to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, no i też nie będzie Wam szkoda używać tego preparatu na większe części gdzieś tam twarzy, dlatego że ma 30 ml, tak jak to bywa właśnie w przypadku kosmetyków koreańskich, za co bardzo je lubię, że te kremy podocze są po prostu większe. Więc tu jest fajne rozwiązanie, bo i przeciwzapalne, rozjaśniające, wspomagające jakby odbudowę też bariery hydrolipidowej, przyspieszające gojenie, czego chcieć więcej. Więc naprawdę, dla osób, które szukają właśnie czegoś na zasinienia pod oczami, na takie zmęczone oczy, na widoczne naczynia krwionośne, to jest naprawdę bardzo y, dobre wyjście z sytuacji. No to teraz czas na uzupełnienie, czyli na kosmetyki, które będziecie mogły stosować 1-2 razy w tygodniu. I zaczynam od kosmetyku, który stosuję co prawda od tygodnia. Tak, podobnie jak w przypadku masek hialuronowych, zaraz wam to będę opowiadała, ale. Jak wiecie, ja zawsze przeprowadzam dłuższe testy, ale te płatki, serio, tak mnie zachwyciło od pierwszego użycia, że już postanowiłam się podzielić nimi z Wami tutaj w tym filmie. Są to płatki oczyszczająco-pilingujące. Już pokazuję, jak one wyglądają. Wielkie są te płatki, muszę powiedzieć. I teraz tak, po jednej stronie one mają taką chropowatą część, po drugiej są yy, gładkie. Co w nich znajdujemy? Przede wszystkim... W tych płatkach, moje drogie, znajdujemy tak: 10% soku z brzozy, 1% glutationu i 6% rodzaju kwasu fioloronowego. A dodatkowo mamy jeszcze alantoinę. One mają bardzo świeży, lekki, taki mydlano-zielony zapach. Trudno mi to tak dokładnie opisać. Co te płatki mają robić? Po co, na co, dlaczego, w jaki sposób je stosujemy? No, te płatki, tak jak wspomniałam, one będą uzupełniały naszą pielęgnację. Ale tutaj nie mamy charakterystycznego peelingu. Ale właśnie te płatki będą tego rodzaju peelingiem kwasowym, tak na dobrą sprawę. Jak to możliwe? Glu y oczywiście, tutaj mamy 1% glukonolaktonu, więc kwas PHA, który w takim stężeniu absolutnie nie będzie złuszczał, tylko będzie działał silniej nawilżająco przeciwrumieniowo. Ale uwaga! 10% soku z brzozy to jest właśnie ta substancja złuszczająca, jako że jest ona bogata w salicylany, czyli w kwas salicylowy. I tak na dobrą sprawę, słuchajcie, to właśnie z brzozy wynaleziono pierwszy raz kwas salicylowy. Więc tu jest, no niestety, y, informacja dla osób, które nie tolerują salicylanów, to nie będzie odpowiedni preparat dla Was. Natomiast dla całej reszty jest to preparat fantastyczny. Tym płatkiem, najpierw przemywamy sobie, słuchajcie, skórę tą y, stroną szorstką. Możecie sobie potrzeć y, twarz. Szyję dekolt to jest tak duże, że śmiało wam wystarczy na całą tę okolicę. Tą właśnie szorstką stroną pocieramy, a następnie delikatnie wklepujemy sobie jakby tę esencję, tak można by to nazwać, tą gładką już stroną. Tak? I jeszcze dodatkowo możecie sobie to tak yy, wmasować do całkowitego wchłonięcia, co będą robiły nam te płatki. Bardzo silnie będą rozjaśniały, nawilżały, działały przeciwzaskórnikowo. Ze względu na obecność, właśnie. W soku z brzozy mamy regulację pracy gruczołów łojowych, ale w takiej postaci sok z brzozy jest bardzo delikatny. To nie jest taki czysty, wiecie, kwas salicylowy, że momentalnie mamy takie ściągnięcie skóry, bo to jest dosyć charakterystyka kwasu salicylowego. Ale mamy tutaj zapobieganie zaskórnikom właśnie, rozjaśnianie, zapobieganie rogowaceniu nadmiernemu. Dzięki obecności glukonolaktonu jest silne nawilżanie, no i dzięki właśnie tej alantoinie i kwasu hialuronowemu, kwasu hialuronowemu mamy znowu też to silne nawilżanie, rozjaśnianie i to się czuje. Słuchajcie, to jest taka, taka potężna łyżka wody. Od pierwszego zastosowania bardzo pokochałam ten preparat, chętnie stosowałabym nawet preparat, te płatki, chętnie stosowałabym to codziennie, ale uwaga moja kochane, Moje kochane, słuchajcie, nie stosujcie tego codziennie, bo możecie doprowadzić do nadmiernego złuszczania i podrażnienia skóry. Więc te płatki polecam przy skórach skłonnych do bardziej przetłuszczania się dwa razy w tygodniu, przy tych skórach bardziej delikatnych, jeden raz w tygodniu w zupełności wystarczy jako uzupełnienie pielęgnacji. Kiedy? Teraz w okresie letnim zdecydowanie polecam je stosować wieczorem. W okresie zimowym nie byłoby większego jakby tutaj problemu, możecie nawet zastosować rano. Oczywiście, tuż po zastosowaniu toniku. Jak najbardziej to się wpisze w tym momencie w pielęgnację, bo tutaj już nie zmywamy tego preparatu, więc stosujemy, yy, przepraszam, balsam myjący, piankę, tonik i następnie mamy płatki. Tak? Po wchłonięciu możemy sobie zrobić taki pełen zabieg i mamy wtedy maskę. Czyli będzie czas tutaj na maski. I słuchajcie, firma Mary May ma aż cztery rodzaje masek, kolorowy zawrót głowy. No i naprawdę muszę powiedzieć, że się mocno postarała, bo tu serio, po prostu każdy bez wyjątku znajdzie coś dla siebie. I słuchajcie, zacznę od moich ukochanych. Tak jak Wam wspomniałam, ja je stosuję od tygodnia, ale zachwyciły mnie momentalnie. Najpierw zakochałam się w maskach peptydowych z kolagenem i już myślałam, że nic mi, je, nic mi ich nie zastąpi. Ale jak chwyciłam maski hialuronowe z pantenolem, wow. To są maski, które po prostu tak łagodzą skórę i tak nawilżają, że naprawdę już nie potrzebuję nic więcej. Rewelacyjnie wpiszą Wam się teraz jak najbardziej w lato. Złagodzą Wam skórę. Po słońcu, jakikolwiek rumień, z naruszą warstwą, hydro, barierą hydrolipidową. Rewelacja. Ja już dwa rodzaje masek wcześniej, te kolagenowo-peptydowe i z wąkrotą azjatycką, już Wam wcześniej pokazywałam w jednym z filmów. Ale maski, właśnie te hialuronowe, tak jak mówię, stosuję od tygodnia i naprawdę je pokochałam od razu. Tutaj mamy pipetkę. Tym razem pamiętam, bo wiem, że wtedy, jak Wam pokazywałam w jednym z filmów, to zapomniałam, jak to się nazywa. Pipetką sobie wydobywamy taką jedną maskę. Ona jest bardzo silnie nasłączona. No ta maska ma, słuchajcie, tyle esencji i mnie zachwyca ten zapach. Ja kocham takie, takie właśnie y, substancje zapachowe. Ona jest taka lekka, świeża, kosmetyczna, to trudno mi oś, y, określić. Y, to jest dla mnie zapach dla takich osób mocno wymagających, y, bym powiedziała, które lubią troszeczkę niby luksusowe zapachy, ale jednocześnie związane z naturą. To, to jest takie coś pomiędzy. Maska jest klasyczna, bym powiedziała. Tu nie ma akurat jakiejś wyjątkowości. Jest to hydrolizowana celuloza. Natomiast to nawilżenie jest przepotężne, naprawdę tego jest bardzo dużo. Ta esencja aż prawie kapie nam po tych dłoniach. Natomiast są to maski, które nie powinny pozostawać dłużej na skórze niż 15 minut, bo już wtedy czujemy wchłanianie tej esencji i zaczyna być tak troszeczkę nieprzyjemnie. Więc słuchajcie, 10-15 minut na każdą z masek w zupełności wystarczy czyli Zaczynamy sobie, bo każda z masek wygląda tak samo, więc pokazuję Wam właśnie tą jedną, charakterystyczna, klasyczna, właśnie hydrolizowana celuloza. Tutaj, tak jak już wspomniałam, właśnie, co znajdujemy w masce hialuronowej, to już wiecie, czyli to jest pierwsza. Następnie mamy maski kolagenowe. Ta maska z kolei ona ma taki lekko mydlany zapach, dość charakterystyczny dla kilku rodzajów kosmetyków z marki mermej. I tutaj mamy teraz tak niskocząsteczkowy kolagen, sześć rodzajów peptydów, tak jak w przypadku serum, doskonale zresztą też współgrają ze sobą te kosmetyki, sześć rodzajów serów, arginina, czyli aminokwas, również adenozyna, czyli to takie silne dotlenianie komórkowe. I teraz tak, dla kogo, jaka, jaka będzie maska? Hialuronowa w zasadzie dla każdego. Hialuron tutaj z łagodzącym pantenolem jak najbardziej przepięknie nam złagodzi tę skórę. Dodatkowo, ach przepraszam jeszcze, słuchajcie, tak się zapędziłam. Chyba nie powiedziałam Wam do końca, bo przecież mamy tak, tutaj właśnie w maskach hialuronowych, przepraszam. Łagodzący pantenol, argininę, kwas hialuronowy w sześciu postaciach. Tutaj mamy właśnie kolagen, peptydy, tak jak wspominałam, dotleniającą adenozynę. Następnie mamy maski Sika, Sika, Hojtunia, Tea Tree, czyli mamy wąkratę azjatycką, Hojtunia cordata, czyli pstrolistka sercowata i drzewo herbaciane, ale dodatkowo jeszcze tutaj znajdujemy kwas hialuronowy łagodzącą alantoinę. Ta maska, ona ma taki typowy, świeży, zielony powiedziałabym zapach. Tak jak mówiłam, ta mydlana to jest taka powiedziałabym taka właśnie typowo kosmetyczna, nawilżająca ale bardzo przyjemnie kojarząca się. To nie jest absolutnie perfumeryjny zapach. I ostatnie maski niacynamid z witaminą C. To są maski z kolei silnie rozświetlające. I w tych maskach oprócz niacynamidu i witaminy C znajdujemy jeszcze argininę, Czyli będzie znowu aminokwas wspomagający łagodzenie, regenerację tej skóry. Dodatkowo mamy alantoinę i kwas hialuronowy. I to jest też taki świeży, lekko mydlany zapach. I teraz zaczynamy. Co dla kogo jaka maska? No to tak. Tak jak wspomniałam, hialuronowo-pantenolowe maski, silnie łagodzące, nawilżające, super na lato, w moim mniemaniu najsilniej nawilżające ze wszystkich. I to rzeczywiście czujemy po prostu taki zastrzyk wody dla skóry. Świetnie złagodzą wam skórę gdzieś tam po słońcu, choć pamiętajcie, ja nie jestem zwolenniczką absolutnie opalania i nie ma czegoś takiego jak zdrowe opalanie, ale okej. Okay. Jeżeli gdziekolwiek ta skóra będzie po słońcu, po prostu czy po długo godzinnym spacerze podrażniona, ta maska wam się super sprawdzi. Teraz tak, jeżeli macie skórę poszarzałą, skłonną do przetuszczania się, z przebarwieniami Maski z niacinamidem i witaminą C. Bądź też silnie rozjaśniające. I teraz, co ciekawe, w moim mniemaniu, moją skórę bardziej rozjaśnia y, niacinamid i witamina C. A moje te zdecydowanie pokochały najbardziej, co ciekawe, y, maski Sika. Czyli te właśnie z, z siką, czyli z wąkrotą azjatycką, z strolistką i z, olejem z, znaczy z ekstraktem z drzewa herbacianego. Zaznaczę, że tutaj dziewczyny mają, mam tak, jedną cerę bardziej skłonną do przetłuszczania się i z typowym trądzikiem pospolitym, druga jest skłonna do zaskórników, trzecia z kolei jest cerą. Mieszaną, zdecydowanie bez większych problemów. I jeszcze jedna dziewczyna, tutaj, która testowała też tą maskę, ma skórę, uwaga, skłonną do atopowego zapalenia skóry, skłonną do podrażnień. I akurat dziewczyny, jak jeden mąż, powiedziały, że zdecydowanie im się najbardziej podoba wąkrota. A ja tutaj akurat Wam powiedziałam, moja skóra, która jest wybitnie już skłonna może wybitnie przesadziłam, ale która jest skłonna właśnie do yy, podrażnień, do przesuszeń. Polubiła się najbardziej z tymi hialuronowymi. I teraz tak, jeżeli chodzi o te kolagenowo-peptydowe, no to oczywiście to są maski, które będą Wam najintensywniej napinały skórę, rozświetlały. Więc to jest świetne wyjście dla cer dojrzałych, wymagających właśnie takiego, nawet bym powiedziała, efektu bankietowego. I faktycznie po tych maskach rzeczywiście odczuwałam największe takie napinanie, tak? Czyli mamy tak, tutaj działanie silne przeciwzapalne, rozjaśniające, rozjaśniające też przebarwienia pozapalne, to też jest dobre rozwiązanie dla cer naczyniowych, ale teraz uwaga, przy mojej cerze naczyniowej czuję delikatne takie mrowienie. Ta cera później jest delikatnie chwilę taka pobudzona po tej masce. Natomiast jeżeli chodzi o wspomaganie na naczynia, to jest świetne rozwiązanie. Hialuronowe, tak jak już wspominałam wam, tutaj mamy rozwiązanie dla cer właśnie dojrzałych. Taka bankietówka bardzo fajna i ten niacynamid z witaminą C, świetne rozjaśnianie i bardzo silne nawilżanie. Dla w zasadzie, słuchajcie, każdego rodzaju skóry, oczywiście tych tolerujących i i witaminę C. No bo tutaj mamy też silne rozświetlenie skóry, ale na pewno nie dla tych skór takich bardzo silnie skłonnych do podrażnień, bo tutaj ze względu na obecność i i witaminy C, no to jeżeli mamy na przykład naruszoną barierę hydrolipidową, to możecie czuć gdzieś delikatne takie mirowienie podszczypywanie. Dla naruszonej bariery hydrolipidowej z kolei mamy kolagen peptydy albo hialur. I pantenol. Więc takie wyjście z sytuacji. Więc tak jak widzicie, słuchajcie, ten ogrom tych masek, czyli to takie piękne dopełnienie pielęgnacji, jest niesamowite, bo rzadko w której firmie zdarza mi się spotkać aż tyle rodzajów masek. I teraz już kończąc, słuchajcie, jak to by miało wyglądać? Po zastosowaniu tych płatków nakładacie sobie którąś z masek. Po 15 minutach zdejmujecie, wmasowujecie pozostałość. Nakładacie któreś serum, jeżeli chcecie jeszcze bardziej wzbogacić, macie booster lotion i krem. I tak wygląda, i oczywiście krem pod oczy. Tak wygląda kompletna pielęgnacja domowa. Jedyne, czego tutaj nie mamy w Mary May, to jest krem z filtrem przeciwsłonecznym. Ale tak, jeżeli chodzi o tą całą pielęgnację, taką kompletną, taką y, rzeczywiście dbającą o naszą skórę, to tak naprawdę znajdziemy tutaj wszystko. Jak zawsze, kochane, proszę Was o pytanie, jeżeli na, jakieś pojawiły się wątpliwości. To śmiało zadajcie, je w koment, zadajcie te pytania w komentarzach, a chętnie pomogę Wam również w doborze odpowiednich kosmetyków. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa! pa.